Pokażę ciekawe ćwiczenie na rozciąganie palców. Ręka w nienaturalnym chwycie, ale zapewniam, że jest to dobre ćwiczenie, szczególnie na sam początek gry, na początek ćwiczenia, po którym pozostałe będą po prostu łatwiejsze. Gramy na jednej strunie, rozciągamy paluchy pierwszy i czwarty do rozmiarów kwinty, co jest nienaturalne i już sam ten układ obciąża rękę. Szukamy więc kwinty od pierwszego palca na strunie, no weźmy sobie strunę G znowu, czyli dźwięk A, kwintą będzie dźwięk E na strunie D. Ale zagramy go sobie czwartym palcem, czyli wyciągamy do góry czwarty palec na strunie G i szukamy tego E. Mamy. I teraz będziemy o pół tonu w górę i w dół przesuwali całą rękę. To ćwiczenie warto sobie zaaplikować, że tak powiem, na rozpoczęcie dnia ćwiczeń, ponieważ po nim różne chwyty lepiej wychodzą i człowiek mniej fałszuje.